Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Tomasz Damian z tomaszdamian.pl z tej strony. Po raz kolejny chciałbym dzisiaj w piątym bodajże filmie z serii wyzwań, 30-dniowego wyzwania kręcenia filmów wideo, opowiedzieć Ci krótko swoją historię. W 2000 roku, około 2000 roku pracowałem w McDonaldzie. Wyszedłem wtedy z wojska, byłem po zasadniczej służbie wojskowej w komandosach w Lublińcu. No i przerażało mnie moje życie, ponieważ nie było pracy w ogóle w moim terenie. Mieszkałem w Lubuskim, w okolicy Kostrzyna nad Odrą, 15 km od Kostrzyna, w małej wsi. Nie było w ogóle pracy, ja nie miałem samochodu, autobusy kursowały słabo, pociągu nie było. I zastanawiałem się, co ja mam robić w życiu. Wtedy trafiłem na taką kartkę, idąc sobie koło McDonalda, że przyjmą pracowników i że jest świetlana kariera przed tymi pracownikami. No, okazało się trochę inaczej, natomiast podjąłem tą pracę bez wahania, ponieważ była to jedyna alternatywa dla mnie. No i w tym McDonaldzie wtedy sobie pracowałem ciężko, na nocki, dojeżdżałem rowerem w ogóle 14 km. Często wiał straszny wiatr, deszcz lał mi się na głowę po prostu. Przyjeżdżałem, tylko przebierałem się w ciuchy i szedłem do pracy. No i nie było to przyjemne, byłem strasznie sfrustrowany. Była to po prostu lekcja życia. McDonald's oczywiście jest świetną firmą, jeżeli chodzi o pracę, naprawdę organizacyjnie świetnie zorganizowaną. Natomiast mnie, szczerze mówiąc, upokarzało to, że muszę zbierać niedopałki papierosów na betonie, chodząc w takim obchodzie dookoła restauracji. To było po prostu coś, co mnie po prostu frustrowało. Ja byłem na maksa tym zmęczony i po prostu wstyd mi było, kiedy przyjeżdżał ktoś znajomy do McDonalda i po prostu zamawiał sobie jedzenie, wypoczywał z rodziną, a ja chodziłem, zbierałem niedopałki. Mało tego, często ludzie wypluwali gumy na, po prostu na beton i trzeba było takim skrobakiem to skrobać, żeby ładnie ten beton wyglądał, czyli ta posadzka, żeby ładnie wyglądała. No i pewnego razu podczas takiego obchodu, oczywiście to było na zewnątrz, podjeżdża świetną furą mój kolega z klasy, wyobraźcie sobie. No i po prostu jak zobaczyłem go, to od razu zrobiłem się czerwony jak burak. Chciałem się zapaść pod ziemię i wtedy podszedł ten mój kolega z, wiecie, z jakim uśmiechem, z typowym uśmiechem dla takiej sytuacji, podszedł do mnie i po prostu z wielkimi oczami zapytał, co ty tu robisz? No, ja powiedziałem, że no właśnie ja tutaj pracuję po to, żeby kiedyś zostać kierownikiem czy właścicielem tej restauracji, co oczywiście było totalną bzdurą i było do osiągnięcia po kilkunastu latach pracy ciężkiej. No i raczej to nie było pisane mnie. W każdym bądź razie to była taka lekcja, ponieważ ja zapytałem go, co on robi w tej chwili i pamiętałem go, jak poszedł na bardzo dobre studia w tamtym czasie, gdzie rodzice mu płacili za te studia, jeszcze dostawał 1000 zł kieszonkowego, to było bardzo dużo pieniędzy jak na tamte czasy. No i bardzo mu zazdrościłem takiej sytuacji, ponieważ rok wcześniej ja nie dostałem się na studia. Na jedne studia mnie nie przyjęli, a na drugie studia się nie dostałem. Po prostu na studia dzienne nie mogłem iść z prostej przyczyny, bo nie miałem pieniędzy. U mnie w rodzinie się nie przelewało, mama utrzymywała nas czwórkę sama. Pochodzę z rozbitej rodziny, więc kolejne wideo, gdzie opowiadam Ci swoją historię życia swojego. Natomiast to była dla mnie ogromna lekcja. Ja wtedy się zdeterminowałem. Mnie zawsze takie sytuacje determinowały do tego, żeby ciężej pracować. No i wtedy postanowiłem też robić coś na własną rękę, zacząć się uczyć na własną rękę. No i zacząłem czytać książki, tak? Zacząłem czytać książki typu motywacyjnego, jak książki Joe'a Vitali i tak dalej. Tego jeszcze w Polsce nie było wtedy, ale były inne motywujące rzeczy. No ale na przykład Fanat przepływu pieniędzy Roberta Kiyosaki, no i później oczywiście dużo później Fastlane Milionera i inne tego typu książki, które powodowały, że moja ambicja do zostania osobą niezależną finansowo wzrastała.
To było dla mnie bardzo duże wyzwanie. To było jedyne źródło wtedy dobrej wiedzy. Nie było wtedy YouTube'a, nie było wtedy gdzieś internetu, żeby po prostu taką wiedzę czerpać. No i nie było skąd takiej wiedzy brać. Ja wtedy postanowiłem, że nie ugnę się, zrobię wszystko, żeby się wyrwać z tamtego, w cudzysłowie, niewolnictwa, moim zdaniem. No i 2-3 lata później otworzyłem swoją pierwszą firmę, ponieważ właśnie zapracowałem sobie ciężką pracą. Później jeszcze pojechałem na szparagi do Niemiec. To po prostu długa historia na inne wideo. Natomiast było to po prostu dla mnie strasznie frustrujące. Nienawidziłem dojeżdżać rowerem do pracy, kiedy to nawet nie chodzi o to, czy lubiłem to, ale po prostu deszcz mi się często lał na głowę. No i nie stać mi było nawet na dojeżdżanie autobusem, ponieważ autobus zabierałby mi co najmniej 1/3 pensji mojej. No i musiałem dojeżdżać tym rowerem, tak? I nie było to ani przyjemne, ani fajne. Rower miałem rozklekotany, także to było coś, czego nienawidziłem. Mało tego, chodziłem do pracy na nocki, czego strasznie nie lubiłem, ponieważ lubię sobie pospać, a niestety taka była sytuacja. Natomiast nie ugięłem się i wykorzystałem tą pracę jako atut, tak? Jako odskocznia, ponieważ tam też się nauczyłem systematycznej pracy, ciężkiej, ale też z systemem. Dzisiaj ja sam tworzę takie systemy dla ludzi, ja sam pomagam ludziom zarabiać pieniądze. No i chciałbym Cię zaprosić dzisiaj na prezentację moją z Marcinem Oniszczukiem o godzinie 20, gdzie pokażemy, jako praktycy już biznesowi, jestem w całkowicie innej sytuacji w tej chwili, mieszkam w Warszawie, jestem najlepszym menadżerem na całą Polskę w firmie, z którą współpracuję za miesiąc sierpień. Poprzednie 2 miesiące byłem najlepszym sprzedawcą w tej firmie na ponad 1000 osób, więc jest bardzo duża konkurencja. Z drugą firmą, z którą współpracuję, byłem najlepszym rekruterem firmy za miesiąc listopad i w 7 najlepszych rekruterów świata. W nagrodę zwiedziłem wiele wspaniałych krajów, jak Włochy, jak Hiszpania i tak dalej, Stany Zjednoczone, i to było coś wspaniałego. I dzisiaj o godzinie 20 opowiemy Ci z Marcinem, w jaki sposób właśnie takie sukcesy osiągać, w jaki sposób można skrócić tą drogę, przyspieszyć swoje działanie, i zapraszam Cię na to wydarzenie. Oczywiście, jeżeli chcesz, ponieważ ja we wrześniu też wybieram sobie trzy osoby tylko, które będę osobiście trenował, ponieważ na więcej nie mam czasu niestety, i wtedy możesz wypełnić ankietę, która jest pod tym filmem, i sobie dołączyć do osób, które ja osobiście trenuję i uczę krok po kroku od A do Z, w jaki sposób robić biznes internetowy. Mało tego, jeżeli na stronie, która jest stroną do dzisiejszej prezentacji, jeżeli jesteś już moim klientem i skomentujesz w fajny sposób moje wideo, nie to wideo, tylko tamto, które jest na stronie sprzedażowej, to wręczę Ci książkę Larego Widgeta lub podobną, w zamian za to, że skomentujesz pozytywnie. Oczywiście jako mój klient, i oczywiście ma być to szczere, otrzymasz książkę ode mnie, abyś też się mógł, czy mogła rozwijać właśnie w swoim biznesie. Dlatego ja Cię pozdrawiam serdecznie. To kolejna z moich historii, piąte z 30 filmów, wideo we wrześniu. I życzę Ci miłego dnia. Skomentuj to wideo, polub to wideo, udostępnij to wideo u siebie na tablicy. Widzimy się albo na prezentacji, albo u mnie na szkoleniu. Pozdrawiam Cię serdecznie z Warszawy, z centrum, ze Śródmieścia, 500 metrów od Pałacu Kultury. Do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.